Cześć, z tej strony Andrzej Zombiaczek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was odcinek Stepania do graczy z serwera DragonsRual.eu. Także mam nadzieję, że każdy z was zostawi tutaj standardowo lajka, suba oraz dzwona i wtedy będzie po prostu zajebiście. Jak co odcinek macie w tym odcinku do wygrania dwa chlebe klikery. Jedyne co musicie zrobić to tutaj zostawić suba, lajka, dzwona oraz napisać w komentarzu swój adres e-mail. Chlebę klikera możecie kupić z kodem zombie na stronie chlebeklikker.pl. Także co, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania. No i elo, siema! Dobra moi drodzy, jestem tutaj z razem pierwszego typa, do którego będziemy tepali. Jest to 8 koniku polski wyjadacz, który pisze na czasie oddam fraga TPA. Także tepamy do tutaj ziomka polski wyjadacz. Jest to ziomek, który jest sam online w gildii, więc mam nadzieję, że to uda nam się po prostu go pokonać i nie będzie miał po prostu żadnych dobierek, no bo jeśli ktoś ma dobierki, no to potem wiadomo, ciężko go po prostu pokonać, no bo ciągle się dobiera. Dobra, ziomek nas akceptował, jemy sobie koksa, dobieramy się, bierzemy antynogi w łapę i jest to, widzowie, jakiś tutaj skybase, jest taki skybase, ale zobaczcie, tutaj się wydarzyło, tu w ogóle chyba więcej osób do niego typnęło. Zobaczcie to, do niego więcej osób typnęło i ten gościu, czy on nas zrzuci? Czekajcie, spróbuję tego typa zrzucić. No nie wiem, czy się uda go zrzucić, kurde, bo to jest dwóch typa. Nie wiem, jaki ten gdzie jest to, kto jest chyba polski wyjadacz, tak? Nie wiem, tu mistrz Pekso już pokazuje, nie, tam jest polski wyjadacz, ten polski wyjadacz jest na samej górze i patrzcie to, widzicie co? Ja bym go chciał jakoś zrzucić stąd. Dobra, czy się uda mi go? Udało mi się zrzucić. Nie wiem, czy chłop ma perłę. Zaryzykowałem. Zaryzykowałem. Zabiliśmy go. Zajebiście. Zajebiście. Ale patrzcie tego typa. A ten próbuje mnie zrzucić. No ty kurde, Steve. No ty Steve'ku. Dobra, zajebiście. Pierwsze te pięcie i od razu udało się tutaj gościa sklepać. Rzucam sobie perły, uciekam stąd i tepamy zaraz do kolejnego szósta szczatu. Dobra widzowie, ja tepam do kolejnego zioma z czatu. Jest to typek koniku 404 wiertarka. Jest on bez gildii, więc będzie to dosyć ciekawe tepnięcie, bo raczej na 99% będzie to po prostu skybase. No i zobaczymy, czy uda nam się tego typa zrzucić i go po prostu sklepać. Dobra widzowie, ziomek nas akceptował. Ja się tu kurde chwilę zagapiłem, ale udało mi się zdążyć dobrać. I on mnie tepnął widzowie gdzieś pod ziemi. Okej, czyli... A, nie mogę sobie kupić efektów, kapitalnie. Wiecie co? Jak ja to widzę takie miejsce, wydaje mi się, że typ może mieć gdzieś widzowie... No patrzcie, no nie mogę kupić efektów, ja pierdzielę. Dobra, teraz dopiero mogę kupić efekty. Nie wiem, dlaczego nie mogę kupić efektu. Wydaje mi się, że gdzieś tu może być ukryta skrzynka z dobierką. Nie, nie ma ukrytej skrzynki z dobierką. No dobra, to go klepiemy. Ja nie wiem, czy mam seta widmo na sobie, także zajebiście. Ziomek sobie zjadł koksa, więc po prostu z nim lecimy. Mam nad nim przewagę 5 sekund regeneczki. Dobra, zjemy sobie teraz koksika. Seta nie będę jeszcze zmieniał, ponieważ mam widmo i on trochę dłużej trwa niż zwykły set, bo ma unbreaking 5, a nie 3. Wydaje mi się, że temu typowi zaraz powinna paść bania. Jeszcze mu nie pada bania. No dobra, ja zmieniam jego seta widmo. Dosyć dziwne, że mi już pada set widmo, a jemu jeszcze zwykły set nie pada. No dobra, to było dosyć ciekawe, jakim cudem takie coś po prostu nastąpiło. Ale zobaczymy, zobaczymy, czy uda się gościa po prostu sklepać. I polizał sobie, zajebiście. I polizał sobie, nic nie mówiłem, ale gościu polizał sobie, zajebiście. No superancko. O, znalazłem jakąś skrzyneczkę, czekajcie. Sprawdzę, czy ten typek nie miał tu czasami żadnej dobierki, bo ludzie, którzy typają na losowe kordy, lubią po prostu mieć jakieś takie właśnie dobiereczki, czy coś takiego. Nie, chyba ten gość tutaj nie miał nic, chyba ten gość był clear, nic tu żadnej dobierki po prostu nie miał. No dobra, typamy zaraz do kolejnej gildii. Dobra moi drodzy, to kolejny ziomek na czacie pisze, kto chce zdać TPA, więc ja chcę zdać widzowie, a raczej zapytałbym go, czy on chce zdać, zobaczymy, czy uda nam się go zabić, no i będzie spoko. Ten ziomek w ogóle pisze na czacie tak samo jak ja zawsze piszę, jak robię sobie po prostu skybase'a, czyli kto chce zdać ten TPA, ziomek nas akceptował, więc widzowie do niego po prostu tepamy. Antynogi bierzemy, no i jest to również widzowie skybase, tak jak się myślałem, i jest to zrobione na losowych kordach, o Boże, no serio, takie coś chłopy zrobiły? Coś takiego, no i patrz, oni mnie podkopują, nawet nie mają zamiaru mnie klepać. Dobra, jeden sobie spadł i drugi, czy sobie spadnie? Też sobie spadł gościu. Rzuca perły, patrzcie, gościu chyba wszystkie perły zmarnował. Mam killa? Tak, mam killa, zajebiście. Nie, no co za debile. Co za debile, widzowie, po prostu. Ja pierdzielę, nie no. Co za debile. Ej, no naprawdę, to były jakieś dwa totalne. Inaczej się po prostu tego, widzowie, nie da określić. Dobra widzowie, tutaj ziomek szatu pisze na czacie debaciu, kto klepa TPA, więc stepnijmy do niego i zobaczymy, czy gość nas stepnie w nogi, czy może jednak na wyrówna nam klepę. Dobra widzowie, ziomek nas zaakceptował, więc do niego tepamy, bierzemy antynogi w łapy i zobaczymy, gdzie będziemy. Jesteśmy w żółwiku, ale ziomek nie ma żadnych kolegów, jest tu po prostu sam i pokazuje nam sojusz. Nie, no nie ma sojuszu, stary, nie ma sojuszu, pisałeś, kto klepa TPA.
Więc w tym momencie jesteś po prostu tutaj niszczony, wyjaśniany za to, że tutaj oszukujesz graczy. Znaczy nie oszukujesz graczy, napisałeś kto klepa TPA, więc w sumie to nie oszukujesz graczy. Ale jesteś po prostu wyjaśniony, bo tak chcę, bo taki mam po prostu dzisiaj kaprys. Dobra, gościu zaraz powinien widzowi jeść koksa. Szkoda, że nie ma miecza widmo, kurde, szkoda, że nie ma miecza widmo. Aj, co zjadł? Chyba koksa zjadł, tak, zjadł koksa i właśnie zmienia seta. Więc ja póki co będę go klepał, będę tutaj próbował sobie zrobić jakby przewagę regenki. Dobra, chyba aż 10 sekund przewagi regenki mam nad nim, także zajebiście. O to właśnie chodziło, żeby nie jeść od razu koksa, bo on i tak zmieniał seta. Typek mnie gdzieś podkopuje, czyżby ten ciomek miał tutaj rzucak, miałby jakieś dobierki? Nie wiem, rzucę sobie rzucaka, w razie co po prostu, rzucę sobie rzucaka. Nie, nie ma przecież tutaj żadnej skrzynek, no tak, co głupi jestem, przecież skrzynek nie można mieć na takim poziomie. Ale typ widzowy spierdzielił perłami gdzieś do góry. A, na sam górę swojego kuba spierdzielił perłami. Nie podoba mi się to za bardzo. Myślałem, że będzie się tutaj chciał gościu klepać. Ale on ucieka, kurde, ucieka, do żółwika swojego wbiega. Ja wbiegam za nim, nie, nie wbiegłem za nim. On też w sumie nie wbiegł. Dobra, jest koksa? Ja też jadłem koksa. On i ja jesteśmy na koksie. Jemu padło bania, czy zrobili ze sobie? No nie, niestety zauważył, że padło bania. Nie podoba mi się to za bardzo, bo gdyby nie zauważył, że mu padło bania, to może jakąś szansę mieliśmy, żeby tutaj gościu sobie po prostu zdedał bez tej bańki. Teraz widzę, że się mocno na mnie sfokusował. Najgorsze jest to, że ten typ ma teraz on ma nade mną przewagę właśnie w regence od koksa. Także będzie mi go ciężko trochę zabić. Wiecie co, ja muszę go odknokać sobie na 2-3 sekundy. Dobra, odknokam sobie. Dobra, chyba powinna mu się teraz skończyć regenka od koksa. Tak, skończyła mu się regenka od koksa, bo je właśnie refila. Boję się o to, że typ będzie po prostu zaraz uciekał, gdzieś próbował wbiec do swojego żółwika, mi odknoka i zrobi coś takiego, bo ja właśnie nie mam żadnej perły. Wszystkie pery wyrzuciłem właśnie, żeby tego typa złapać. Dobra. Wydaje mi się, że on ma chyba 7 refili. On ma chyba mniej refili ode mnie, tak. On musi mieć mniej refili ode mnie. Zaraz padnie mi bania. A ten typ zmienił seta? Czyżby ten typ zmienił seta, że mu nie pada w ogóle? Dobra, teraz zmienia seta gościu. Szybko buty, okej, okay, i się bijemy. Nie wiem, ty w ogóle seta nie zmieniał. Wydaje mi się, że... Co jest? Jakim cudem mu ten set? Może chyba ten typ ma widmo. Ten typ musi mieć widmo, skoro ja miałem 12% seta, a on jeszcze go nie zmieniał. Na 99% wydaje mi się, że typ ma po prostu widmo. Dobra, szybko stręcz kupiony. I lecimy z tepeczkiem, Może poliże? Tak, poliże. On miał tylko 2 refile już. Tylko gość już miał 2 refile, także miałem go po prostu na widelcu. No i udało się dopełnić tutaj tylko i wyłącznie formalności, że po prostu typek został tutaj elegancko kilnięty. Nie miał żadnych tutaj, miał tylko super buty, czyli w sumie nic takiego, więc zaraz typamy do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, typam do kolejnego zioma z czatu. Jest to ziomego niku Sebikson z gildii Schaz. Gdzieś mi jego wiadomość minęła. O, tutaj, Sebikson 412, 412, tak. Więc stepamy do zioma i spróbujemy go sklepać. Na razie mamy dobrą pasę, bo 4 tepnięcia i 4 kile. Zobaczymy, czy to po prostu podtrzymamy na tym odcinku. Prawicowy ziomek nas zaakceptował. Tak, żyjemy koksa standardowo, bierzemy nogi w łapę. I jesteśmy widzowie na jakiejś... gdzie my jesteśmy? Aha, nie mogę znowu kupić efektów. Świetnie. No super, po tepnięciu widzowie nie mogę znowu kupić efektów. Zajebiście. Nie wiem, o co z tym chodzi, że tepasz widzowie do gościa i nie możesz kupić efektu, ale mnie to strasznie denerwuje na dragonie. No bo tepasz do typa, chcesz go klepać i nie możesz kupić efektu. Ale dobra, typek tu chyba z kolegą, tak, chyba z kolegą mnie tutaj ziomek jest. Bo tutaj widzę jakiś inny nick. Dobra, idziemy na tym Sebiksonie się skupmy. O, to jest Steve'ek w ogóle. Czy żeby typek był bez... Jest bez koksa? Nie, jest na koksie. Dobra, myślę, że jest bez koksa, bo jakby był bez koksa, to byłoby po prostu zajebiście, bo może typek by sobie polizał. Nie wiem, ile ma HP, wiecie co, ja sobie wezmę... Ale kurde, tu już jego kolega napalony przyszedł. Już jego kumpel napalony przyszedł. Nawet nie ogarnął, że ja perę w sumie rzuciłem. Muszę się tego gościa pozbyć, no. No widzę, że ten typ będzie się tu giga mocno pocił. Tak, to już właśnie widzę, że to są takie typy, że będą się chyba mocno pocić, żeby mi tutaj skillać. Nie podoba mi się to za bardzo. Dobra, zrzuciłem sobie tego typa, ale on rzucił perłę. Dobra, tego co zrzuciliśmy może by zginął. Jakby zginął, byłby... Zajebiście, zabiliśmy go. Nie wierzę. 5 tepnięć, 5 killi. Podoba mi się to. Po prostu mi się to podoba. Także spróbujmy sobie teraz zabić jego kolegę. Zobaczmy, czy uda nam się to po prostu zrobić. Siema mordo, co tam? Nie wiem, czy on jest na koksie. Nie wiem, czy jesteś na koksie, kolego. Chodź, pokaż mi, czy jesteś na koksiku. Pokaż, czy jesteś na koksiku. Oj, chyba jesteś na koksiku, niestety. No to nie za fajnie, nie za fajnie. Ale wiecie co? Kurde, żeby nie polizał. Dobra, nie polizałem. Nie polizałem, ale chciałbym go zrzucić na dół. Czyżby... Dobra, nie no, nadal jest na koksie ten gościu. Dobra, spadł na dół? Nie, nie spadł na dół. Ja zaraz spadnę na dół. Kurde, ja nie mogę spaść na dół. Dobra, szybko perła. Dobra, uff, już myślałem, że zginę.
Już myślałem, widzowie, że tutaj zginę. Najgorsze jest to, że tego typa nie mogę zrzucić. On się tak poci, kurde. Dobra, gościu wyszedł swoje dziupli, spada na dół, rzucił perłę. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, widzowie. 5 tepnięć, 6 killi. Na tym odcinku dzisiaj byłem po prostu niezniszczalny. Widzowie, byłem po prostu niezniszczalny. Więc ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Kto dotarł do końca, niech napisze w komentarzu hashtag koniec, a ja mu przypnę serduszko. No i co, życzę wszystkim miłego dnia i pa pa, siema!